Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson, a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie i jest ze mną cudowna ekipa Bolo, Milki i Dave. Dzień dobry! Dzień dobry, widzowie! Jak machała fajnie Milki ręką, jak się machał? Wave? Tak, ja zawsze macham. Wave, no. Wow. Do was, to dla was, machamy, widzowie, macham. Machamy, Bolo, umiesz napisać wave? Nie ogarniasz Minecrafta. Kiedyś się nauczysz. Ale w dzisiejszym odcinku, widzowie, nie będzie chodziło o machanie ręką, ponieważ dzisiaj będziemy na kole fortuny losować, jaki mózg będziemy mieli. Ponieważ dzisiaj mój mózg wyciągam i przekażę go komuś innemu, a ja nabędę nowy mózg. Więc słuchajcie, losujemy mózg, ja strzelam może pierwszy, bo mam akurat łuk. Uwaga, co wypadło? Okej, okay, mam mózg Dave'a. Mam mózg Dave'a. Dobra, kto chce, następny? Ja chcę. Dobra. Czyli mózg Dave'a. To git, to dobrze, Okay, a ja jestem, zepsuta strzała. Nie trafiłeś. Bo jest zepsuta strzała, no tak, faktycznie, dobra, czekaj, bo zrobimy tak, ja podlecę tam. Pyk. A, podlecie elytrą, bo ja nie mogę zabrać, no. Dobra, uwaga, lecę, pyk, zabrałem, dobra. I uwaga, dobra. Okej. Mózg tosta. Mocno, dobra, kto dalej, kto następny? Dobra. Ej, ale teraz to jest musisz przekazać ten, łuk i strzały, no, dobra. Kolejna. Dobra, czyli rozumiem, że ja, no mi musi chyba wypaść ty Bolo, musisz, nie? To mi musi wypaść Bolo. On nie wypadłeś. Dobra, to, no to nic, no, daj to po prostu Bolowi. Zamiana. Daj Bolowi po prostu. Do Bolo, musisz, ty jesteś Milki. A ty, Emilia, musisz czekać, ja ci podam. Jestem zbyt malutka. Czekaj, ja cię podsadzę, Szybson, dawaj. Ła, nie podsadzasz mnie w ten sposób. Dobra, tu. Okej, okay, pyk, dobra, uwaga, mózg Bolo, rzucam ci mózg Bolo, dzięki. Czyli mamy wylosowane, okej, okay, a więc podsumowując, Bolo ma mózg Milki, czyli do ciebie musimy się zwracać Milki, Dave ma mój, czyli do ciebie się zwracamy Toast, ja mam Dave'a, czyli do mnie się zwracacie Dave, a Milki ma Bolo, czyli do Milki mówimy Bolo. Jak ktoś się pomyli, to kary żadnej nie ma, ale wszyscy robią wtedy głośne buu osoby, okay, która się pomyli. Okej, Dave. Dobra, dobra, Bolo. Słuchajcie. A przeszkadza ci to? Milki? Ja jestem z kobietą. Cicho, bądź Milki. No ale tak wylosowało, tak wylosowało. Dobra, słuchajcie. Nie się po niej. Pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie, które mamy do zrobienia, to jest zerwij kwiatka w kolorze twoim, w sensie twojej osoby, jaki, którą masz. Więc okej. Okay. W takim razie ja muszę zerwać. Już. Ty, ale ja nie mam. Nie, nie mam takich Bolo, kwiatków. Jaki jest Bolo kolorowy? Nie ma to. No niebieski jest, co ty, kurde. Jesteś niebieski, to wszystko jest niebieski. Ale jak on jest Milki. Właśnie. Nie, Milki ma zebrać różowy, ale Bolo, czyli ja muszę zabrać 100 niebieski, tak? Albo też, Bolo, ja jestem niebieski. No tak, no tak, no to prawda, to prawda. Fajnie, tu nie dobra, a co ja mam? Co ja mam zebrać, jak nie ma zielonego kwiatka? Musisz sobie poradzić. No dobra, no to. Ja już sobie poradziłem. To czekaj, ja to będzie. Zrobimy tak. Chciałem dzisiaj ojedynać jak burżuj. Dobra, mam pomysł, okej. Okay. Dobra, ja zebrałem, mam nadzieję, że mi to zaliczycie. Jak zaliczysz mi to tos? I dziewczyno. Nie, Dave, nie ma szans, postara się bardziej. No co, ale nie ma zielonego kwiatka, jak ja mam zerwać? Ja nie mogę, nie? Ja nie mogę, tragedia. No, ale nie ma zielonego kwiatka. No ja takie ładne przygotowałem, to jest, zrobiłem sobie ładny kwiatek, a ty co? Ale co ty zerwałeś? No żółty, bo nie ma pomarańczowych kwiatków. Ale ja mam przecież niebieski! Dobra, Dave, znalazłeś ten niebieski? Czy co, czy będziesz... Taki, to jest jedyny, jaki masz? No i to jest git, i to się... Przepraszam, toast miałem powiedzieć, tak. No i kara, no i robisz karę, ale nie ma kar, tylko jest wybuczenie. Nie, robimy mu karę, dobra, czekajcie. Ale jaką karę? Robisz 10 przysiadów. Aha, no dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a jakich? Widz na kamerze musi zobaczyć, to eleganckie trzy na kamerze, o! Dobra, rozruszamy. Trzy na kamerze może dobra. Być, dobra, uwaga, robię. Szybson. Raz, dwa, trzy. Crazy. To już za dużo, już się spociłem, słuchajcie, to już jest za Dave, dużo. Dobra, dobra, to stu. Ty masz zły kolor. Jak ma zły kolor? Właśnie Milki, bo to jest pomarańczowy, znaczy to jest fioletowy, a ja... A dobra, Milki, ja bym to Milki zaliczył. Różowego nie było nigdy. No dobra, niech ci będzie Milki, ja bym to zaliczył. No. Ja bym to zaliczył, może no tak być, dobra. Słuchajcie, kolejne zadanie, które mamy do zrobienia, bądźcie czujni. Uwaga, musimy narysować osobę, którą jesteśmy. Więc w tym momencie daję wam wszystkim prawdę tutaj brusza. Weźcie sobie i tak się podzielcie, dzięki, żeby każdy Dave miał. Znajdźcie sobie miejsce, możemy to w sumie zrobić tutaj na tym na tym miejscu, nie każdy na jednym ze słupów narysuje. Aha, ty tu jesteś, no dobra, to ja pójdę tam dalej. Dobra, no, tu. No ogarnij się. Okej, okay, a więc słuchajcie, każdy rysuje osobę, którą wylosował, czyli... Dobra, czyli ja mam go chyć prosto. Dobra, więc robimy tak. A ja nie mam prosto. Tu zrobimy tak, tak. Trzymam. Tu może zrobimy... O, coś takiego, pyk, okej. Okay. Teraz to.
Okej. Dobra, będzie proste. Co ja zrobiłem? O, nie idzie mi prosta kreska do zrobienia, dobra. Okej. Nie no, cudownie mi to wychodzi. Dobra. Zazdro, Dave. Spoko, spoko, nie przejmuj się, Bolo, będzie dobrze. Ej, najgorsze jest to, że trzeba myśleć tak strasznie, żeby się nie pomylić. Dobra, tak. Okej. Okay. Ale to jest tak trudne. Bolo, przypomnij ten, wszystkich po kolei, jak się nazywają. Ja myślę, że tutaj Bolo się pomyli, bo chyba chodziło... Czemu ty się odzywasz? No nie, no ale przecież Bolo to ja jestem, nie? Więc no ale Milki ja się odzywała. No właśnie, więc Milki tutaj ewidentnie musi zostać wybuczana. No, że jest pomyłka. Dobra, no to w takim razie Bolo, powiedz jak wygląda sytuacja. Jak wszyscy mają na imię, przypomnij nam. No dobra, no to w takim razie... jak mam to powiedzieć? Szybson to Dave to okay. Szybson, Milki to Bolo, Bolo to Milki. Dobra, proste, zaliczam. Dobra, robię tak. Dobra, jak wam idzie, bo ja już skończyłem w sumie. Ja w sumie też, ja nie wiem, co ja tutaj bardziej mogę dorysować. Wydaje mi się, że tutaj to już jest... Ja bym mógł kolory poprawić, ale ja nie mam pojęcia, jaki to... Nie wiem, nie umiem tych kolorów. Ja się poddaję. Dobra, zrobiłem. No co ty zrobiłeś, no typie? No co? Co to jest w ogóle? Przecież to w ogóle nie jest podobne do Dave'a. Teraz na siebie spojrzałem i widzę, że powinienem zrobić jeszcze jedną rzecz. No tak, no właśnie. Dave, pomyślałam o tym. Jak ty to zrobiłeś? Czekaj, bo nie umiem tego koloru wybrać. Dawaj, Dave, dasz radę. Jak to się robi? Nie, to jest kancer. Patrzcie, jak ja ładnie siebie narysowałem. O, mam. Excuse me, Milki, czy ty jesteś poważna w ogóle? Co to jest? No, co to jest? Tak wygląda Milki. Znaczy Milki tak wygląda. To jest bardzo dobry autoportret. Dobra, mam, zrobiłem. Jest dobrze, teraz narysowałem odpowiednio Dave'a, który dzisiaj jest tostem. No dobra, niech ci będzie, ale to jest takie, no dobra. No co, podobne. No co to się dzieje, no nie. Pięknie. Pięknie, wygląda jak smerfetka, bo jest niebieska. No wygląda jak możliwe, co nie? Mi się wydaje, że to jest dobrze odzorowane. Dobra, to zaliczam. Tutaj tost. Wygląda jak idealnie, no co? No git. Ja to, co to jest? Jaki ziemniak. No dobra, ale zaliczam. No git, no co tutaj mamy nie zaliczyć? No każdy miał, że tak powiem, narysować, co było do zarysowania. Okej, okay. Kolejne zadanie, które mamy do zrobienia. Uwaga, jakie jest ulubione jedzenie osoby, którą jesteś? Więc każdy się teraz zastanowi, jaką jest osobą i jakie jest jej prawdopodobnie ulubione danie. Ja, mi właśnie się Facebook odezwał, widzę, więc bardzo przepraszam. A to nie u was, jak co? Dobra, ja odpowiem najpierw, co tostu lubi najbardziej. A więc... Czekaj, jaki to? Ej! No, w sensie tostu, w sensie, że ten tostu. Ten tostu. Dobra. Ale nie, no to tak. Każdy odpowiada za siebie, nie? Czy no, jak? Ale, no nie, ja odpowiadam jak osoba, którą nie, ja mam wylosowaną. Czekaj, właśnie, czyli jakie jest ulubione Dave'a jedzenie, czyli no swoje. Właśnie. No tak, ale jakby, ale on się teraz nazywa tostu. No tak, czyli Dave'a, ale po prostu to jest Dave'a, zamotane. Czyli ciebie. Tak, dobra, tak, no. tak, czyli po prostu odpowiadam, że ulubionym jedzeniem Dave'a jest carbonara. Nara. Dobra, no dobra, komisja uznaje tą odpowiedź. Komisja uznaje, dobra, no to Ja myślę tosta, ja nie mam pojęcia, ale ja... Cieszyński burger, okej. Okay. Co się masz na myśli? Burger Brothersa pewnie. No wiesz pewnie co? Dobry burger, czy to jest moje ulubione danie? No nie wiem, szczerze, znaczy mogę zaliczyć, bo lubię burgery, ale co niekoniecznie musi być ten, tak naprawdę może być każdy inny, bo po prostu no ale jakie to jest moje ulubione danie? No, jakbym miał tak wybrać jedno, to chyba największą ochotę zazwyczaj mam na makaron z krewetkami. Aha. To prawda, nawet ja już się lubię. Tego nauczyłam. Lubię, naprawdę. Aha. No, dobra. A co lubi teraz? Milki pojeść na talerzu? Co Milki lubi? Milki co lubi? Ja sobie tak zastanowiłem nad tym i wydaje mi się, że Milki lubi mleko. No! Dobrze no chyba, nie? Znajemy to wszyscy. Zaliczasz? Ale... Dobra, ale z laktozą czy bez? Z laktozą czy bez? Chyba powiedz. Nie wiem, co to jest, ale pewnie bez. Ale cukrem, nie? Jakim cukrem? Co? Nie, od 2 lat ani łyżki cukru nie zjadłam. No dobra, ale zaliczasz to? No. To jest twoje ulubione danie? No nie, no mleko, no wy ty mleko z cukrem, czy ty nie pijesz? Nie, no czekaj, daj, Dave, czy ty pijesz mleko z cukrem? Nie, ja bardziej się zdziwiłem na to, że ona 2 lata cukru nie jadła, przecież to jest jakieś kłamstwo. A, no to luz, bo ja też już... Batoniki wcina.
No ale to... A takiego cukru, cukru mówię, że białego, że... w sensie, że do herbaty no. na przykład dodajesz, czy do kawy. No, no to ja was 10 lat już nie dodałem, no ale, no. Wiesz, no, ale to co, co to za różnica, jak w batoniku masz ten cukier? No, ale to wiadomo, no, jakby to i tak już jest dobry krok w dobrą stronę, wiesz. Prawda, dobra, no i bolo, no, bolo, ja nie, ulubione nie, jedzenie nie, bolo. A bolo, no moje ulubione jedzenie to gerberki. Zgadzasz się? Co? Ja widzę, że ci się ulał jeden gerberek. Maka! A ty jesteś za młody? Dobra, najlepsza, najlepsza, dobra. Jaka jest najlepsza kanapka w Maku? Z tufoliu, z frytkami. A co to znaczy tufoliu? Przetłumacz. Tufoliu, ten, nie wiem, no tak się nazywa ten zestaw, nie? No, dobrze, tak się nazywa ten zestaw, po prostu to jest wymyślona nazwa, okej. Okay. Dobra, no to mamy w takim razie zaliczone, wydaje mi się, że dobrze no, nas sprawie poszło. I słuchajcie, przed nami ostatnie zadanie, w sumie to najcięższe i tu tak naprawdę sprawdzimy, jak dobrze będziemy spostrzegawczy, ponieważ musimy znaleźć różnicę w domku. Polećmy może najpierw do domku Bolo, zapraszam za mną. Aha, ja nie mam fajerwerk. No to... Bolo nie to... ma fajerwerk. Jak nie masz fajerwerk? Oboje nie macie fajerwerk? Dobra, to jest... Szybson, dasz mi fajerwerka? No tak, macie, mogę dać, mogę dać, mogę dać. Szybson. Masz tutaj Milki trochę. Zasmam. Dobra, okej, lecimy w takim razie do domu Bolo. Hop. Zobaczymy, kto poleci w dobrą stronę. No do Bolo tutaj. Co to znaczy? No ale kto jest Bolo dzisiaj? Aha, czyli do Bolo, ale do prawdziwego Bolo, czy do na niby do, Bolo? Ja już się gubię. Do domku Bolo, no to jestem pod domkiem Bolo. Bolo! No ale dzisiaj Bolo to Milki. Od tu Bolo! Czyli do domu tak naprawdę Milki, tak w sumie. Ale tak łatwane, no. Po prostu trzeba jakby, no to musimy was wybuczyć. Bolo, musimy, znaczy, kurczę. Dobra, nieważne, nieważne. Okej, znajdujemy różnicę. W tym momencie Milki. Milki, czyli, prawda, nasza dzisiaj... Od teraz się zwracamy do siebie po nikach, jakich mamy mózgi. Czyli Milki musi się zaznajomić z tym domkiem, żeby wiedzieć, jak to wszystko wygląda, bo zmienimy jedną rzecz i będziesz musiała odgadnąć, co się tu zmieniło. Okej. Tu jest jakaś piwnica, dobra? Może zróbmy tylko dół, bo tutaj jest jakby na tyle dużo szczegółów. Dobra, zaznajomione. Dobra, wiem wszystko. Dobra, no to wyjdź i my w takim razie coś zmienimy tutaj ciekawego. Ja proponuję zmienić... Patrzcie, to jest... trzeba, bo tu jest za dużo szczegółów. Ale patrz, ja proponuję to. Bierzemy to... I robimy tu. Tak. No. Git, no. To jest dobra zmiana. Duża zmiana. Dobra, chodź Milki. Możesz już. Zobaczymy, czy odgadniesz różnicę. Zniszczę was, patrzcie. Dawaj. Dobra, O kurczę, dobrze! Dobrze! Jak ona to zapamiętała? Ej, mega mocne. Dobra, no to chodźmy teraz do domku Dave'a w takim razie. Więc, o jest, Dawid tak zakręcił. Znaczy, ajajaj! Jak tostu zakręcił! Dobra, możecie buczeć. Dobra, tostu, zaznajom się ze swoim domkiem. No żebyś wiedział, co gdzie stoi. Ja nawet, dobra, ja nie muszę się tu zaznajomić. Dobra, tak? Dawaj. Dobra, dawaj, to wychodzisz no, i w takim razie teraz... dawaj, Bolo, zmień coś. Czekaj, myślę. Ale coś łatwego. Nie, to będzie zbyt oczywiste. Ja bym zrobiła coś takiego. Okej. Okay. To jest... Tak? To jest dobre, no, okej, okay, może być. Dobra, tostu, dawaj. A? Już? Dawaj, no. Odgaduj. Na luzie, dobra. No tego tu u góry nie było. No nie było tego. Oj, to nie jest to niestety. To było tak. To było tak? No. Dalej druga próba. Dobra. Max 3 próby. Tego wagon było tu. Nie, to też nie to. Ostatnia próba. Tu coś było. No, ale to musiałbyś pokazać, gdzie to jest teraz, jeżeli tutaj coś było, twoim zdaniem. Bo nic nie zostało usunięte, zostało coś przestawione. No to się domyślam, ale czekaj, bo tu... Nie, tu nie ma. No nie... Skrzynka, to! Ta skrzynka była tu! Niestety nie. Dobra, pokażę, co się zmieniło. Te dwie rzeczy zostały zamienione miejscami. That's crazy. No, było to tak, tak i... Oj, tak. No i nigdy, no nie ma szans to zgadnąć. Dobra, zobaczymy. Dobra, to chodźmy do domu tosta, chodźmy do domu tosta w takim razie. U kogo? Jakiego tosta?
No Utostar. Idziemy do domku. Tutaj teraz idziemy do teraz, domku. Ale nie no, a ty kto jesteś? No ja jestem Tostu, ale idziemy teraz do Dave'a do domku. Dobra, już to jest tak nadmatwane. Dobra, okej, okay, rozglądam się. Zaznajom się, Dave, najpierw oglądaj. Zaznajmiam się, Tostu, spokojnie, nie przejmuj się, tak samo Bolo się nie przejmuj. Dobra, okej, dobra. Poglądałeś? Ja wiem. Dobra. Możecie zmieniać w takim razie. Ja prawda, sobie tutaj popatrzę i widzę w tym momencie. Poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Więc róbcie to koniecznie, ponieważ lecimy po 260 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Tyle. Co, już macie? Nie. Gdzie to chcesz? Dobra, no to w takim razie... czekam. Daj! Jak wam idzie? Dawaj! Już? Dobra. Chodź, dobra. Okej, okay, idziemy i sprawdzamy w takim razie. Ta lampa została przestawiona. Fajny skam, nie? Ej, dobra, hop, podglądaj. No nie, nie podglądałem. Nie podglądałem, po prostu na to zwróciłem uwagę. Jedyne co, to patrz, ja po prostu byłem tutaj, stałem tu w tym miejscu, na F5 i mówiłem widzom o tym, żeby zostawili łapkę w górę. Widziałem, że tu się kręciliście. Więc założyłem, że to będzie coś tutaj. No i widzę, że ta lampa jest krzywa, Dave by tak nie zrobił. Bo po drugiej stronie jest inaczej zrobione. Więc po prostu jedyne co widziałem to, że tutaj coś zmienialiście. Usłyszał, ale to dlatego, że lampa została zniszczona. Nie, to tego nie słyszałem. Dobra, okej, okay, pójdźmy do ostatniego domku w takim razie. Czyli jak to Dave mówi, do domku Bolo, który dzisiaj jest Milki. Dobra, więc polećmy tutaj w takim razie. Dawaj Bolo, musisz się zaznajomić z własnym domkiem. Najgorzej. Może dajmy ja tutaj ten dół tylko, bo tu jest wstęp zbroniony na górę, tam nawet nie idźmy. Tak, tam nie mogę. No dobra. Tam nie mogę, dobra, to nie idę. Dobra, jak ci idzie Bolo? No słabo ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy ja to zapamiętam, to jest myślę, że mało nie. Szczegółów w sumie. No mało, ale ja wiem, że ja tego, ja nie zapamiętam tego na pewno. No dobra. Okej. Okay. No to już wychodzisz, tak? No, dobra, no. Dobra, to wyjdź. No ja wychodzę. Dobra, okej. Okay. Co proponujecie? Tyle. Dobra, mocne. Już? Dobra, dawaj Bolo, chodź no. Dawaj. Okay, idę. Prosta zmiana, obraz. Który? Ten mały. No nie, no nie! Zapamiętałam sobie te obrazy, bo czułam, że to może być coś, co zmienić. Ajajaj, ale odgadnięte, jak? Idealnie strzelone. No dobra, no to widzowie, w takim razie to było ostatnie zadanie, które dzisiaj mieliśmy do zrobienia. Możemy oddać sobie swoje mózgi nawzajem. Ja oddaję, prawda, tutaj dla Dave'a mózg. Proszę. Ja mam swój. Odzyskajmy z powrotem. No i wszyscy ze swoimi mózgami kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się! Hello!